Cześć, ja nazywam się Jakub Szendler i witam w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. W dzisiejszym odcinku kolejna warsztatowa. Tym razem przyszło mi wykonać szczęki specjalne, szczęki miękkie do uchwytu ręcznego frezarskiego firmy Bizon. To jest taki uchwyt, który ma szczęki dzielone, więc możemy zostawić same suwaki ze spiralu Archimedesa, prawda, na dole w podstawie, a dołożyć sobie dowolne nakładki, dzięki czemu jest trochę taniej, trochę wygodniej. No i można czasem zrobić szczęki, które wystają znacznie bardziej niż teoretycznie średnica tego uchwytu by na to wskazywała. Zapraszam do oglądania. Przygotowanie szczęk specjalnych, o których wspomniałem, zacznę od określenia, czy właściwie dam radę je wykonać, więc wrysuję sobie w esprycie okrąg o średnicy 160, dlatego że to jest średnica mojego uchwytu, na którym będę musiał obróbkę przeprowadzić. Tak, mamy średnicę 160 i wmaluję teraz w niego wielkość typowego suwaka, czyli szczęki stałej w uchwycie, po czym od niego odbiję się o 90 mm w prawo, bo tej długości przygotówkę mam. Czyli to jest teoretycznie rozmiar detalu, który będę w stanie chwycić, biorąc pod uwagę, że będę wykonywał szczęki z tego materiału, który mam, do tego uchwytu, który mam. W warsztatowie czasem tak jest, że trzeba robić niekoniecznie na tym, co się powinno, a bardziej na tym, co jest dostępne, więc no, to jest jedna z takich sytuacji. Średnica, a właściwie promień to 110, czyli średnica 220. Powinienem się zmieścić, bo potrzebuję złapać za 206. No to lecimy. Całego projektowania detalu i modelowania nie będę specjalnie Wam omawiał, dlatego że Esprit, jak nazwa wskazuje, jak strona internetowa wskazuje, to Esprit CAM. To jest program CAM-owski, a to, że posiada on pewne możliwości CAD-owskie, to jest niejako dodatek do normalnego działania. Natomiast jak widzicie, do wykonania tego typu prostych modeli jak najbardziej on wystarcza i nie jest on bardzo wolny czy niewygodny w tym. Po prostu nie jest programem do tego dedykowanym. Natomiast znam masę ludzi, którzy robią wszystkie modele w Esprit, bo po prostu nie mają innego CAD-a. Spokojnie sobie z tym radzą i nie ma z tym żadnego problemu. Wczytałem sobie maszynę VF1, bo na niej będziemy pracować. Wczytałem sobie do tego imadełko. Na tym imadełku zamontowałem sobie moją przygotówkę opisaną na detalu w odpowiednim miejscu w oparciu o gabaryt i rozpocząłem programowanie. Zacznę od dodania sobie oprawki z zabierakiem pod głowicę 80, którą planuję detal splanować. Mówię planuję, ale tak naprawdę w pewnym momencie i tak ją zmienimy, do czego zaraz sobie dojdziemy. Więc dodajemy proste planowanie na jedno przejście, mamy obróbkę, mamy detal splanowany. Drugą operacją, którą będę chciał dodać, będzie strukturka, która obrabia nam kształt zewnętrzny i w tym celu dodam sobie nową oprawkę typu R32 i freza 12. Jak się później okazało, ta obróbka zewnętrzna nie jest właściwie mi do niczego potrzebna, bo na początku myślałem, żeby może wykorzystać ją jako pozycjonowanie detalu, ale po namyśle, jak później się okaże, też właściwie mogłem ją spokojnie pominąć, przy czym robiąc roboty warsztatowe, czasem się o tym nie myśli od razu, tylko robi się je później. Zrobiłem sobie obniżenia obok zawieraka, obok ząbka na środku, obok pozycji ustalającej, czyli sfrezowałem te 3 mm na bokach wokół, po czym sprawdziłem sobie, jakie ja właściwie zamodelowałem otwory i dodałem sobie wiertło. Tutaj miałem chwilę zawieszki, bo nie byłem pewien, czy wiercić to 10, czy 11, czy czym. Myślałem, że może zmieni średnicę tych otworów. Koniec końców, wiertło 11 się znalazło, daliśmy radę 11. Zawsze śrubem 10 będzie łatwiej przechodzić przez lekko większy otwór niż powinniśmy. Ustawiłem dyszkę na obrót, ustawiłem głębokość 30, bo moje wiertło ma troszeczkę więcej, 35 mm średnicy roboczej. I zmieniłem kierunek otworów, bo z racji tego, że są to otwory pogłębione, to Esprit stwierdził, że lepiej jest je obrobić od spodu. Oczywiście ma rację, ale ja jednak chcę je obrobić od góry, więc zmieniłem kierunek w struktury, żeby obrabiać je od góry. Przez środek detalu przeciągnę sobie obróbkę frezem 6 na 300 posuwu, czyli stosunkowo nisko, dlatego że tutaj nie mam zbyt dobrego dostępu chodziwa. Ta oprawka jest dość duża, zasłania mi narzędzie, więc jakby nie chciałem tutaj szaleć. Po czym po zrobieniu takiej z gruby środkiem zrobię sobie wykończenie na bokach. Rowek ma mieć 8 mm, oczywiście tolerowane, więc musiałem dołożyć wersję z kompensacją, czyli kompensację NC. I taką samą obróbkę przeciągnę sobie również wokół ząbka, tego środkowego, ale obniżając się o 5 dych głębiej niż wynika to z modelu, żeby podciąć ewentualny promień narzędzia, żeby on mi się przypadkiem nie obsadził tutaj, prawda, krzywo na suwakach uchwytu, które mogły być niedofazowane. Wiem, że zwykle są, ale nigdy nie wiadomo, czy na przykład nie wezmę freza z promieniem, bo akurat taki będę miał pod ręką, wtedy wiadomo, że takie podcięcie będzie wskazane. Na to wszystko narzucę sobie jeszcze fazownik i na tym fazowniku zmienię sobie troszeczkę punkty wejścia oraz kierunek obróbki, no bo jak wiemy, fazy to to, co odróżnia nas od zwierząt, tak zawsze mawia niejaka Queen Durki, Blondie Hacks, kanał, który już wielokrotnie polecałem.
I z racji tego, że dojeżdżam do Ząbka, to musiałem ograniczyć operację fazowania i zrobiłem to skracając ścieżkę na ekranie wejścia-wyjścia, a konkretnie jako koniec zachodzenia. Jeśli wpiszecie koniec zachodzenia na wartość ujemną, to o tyle procent średnicy narzędzia skrócicie obróbkę zamiast ją wydłużać, więc minus 60% oznacza, że nigdy nie uderzę bokiem narzędzia o ten wystający ząbek. Podmieniłem sobie jeszcze planowanie na planowanie frezem, bo właściwie zakładać głowicę tylko w tym jednym celu i byłem gotowy do uzbrojenia się na maszynie. W tej sytuacji wykorzystam sobie pomiar narzędzi za pomocą Auto Length Sequential. To jest, niektórzy mówią, że jestem leniwy, a ja po prostu lubię mówić, że jestem wygodny, bo dzięki temu, że użyłem sequentiala, to nie musiałem wpisywać żadnych długości średnic narzędzi ani niczego takiego, po prostu wpisałem zmierz mi narzędzia między 3 a 6, zielony i maszyna pracuje, a ja w tym czasie poszedłem sobie spokojnie po materiał, przygotowałem go sobie, dopiłem kawkę i mogłem wrócić do maszyny, jak ona zakończyła mierzenie narzędzi. No, jest to po prostu najszybsze rozwiązanie z mojego punktu widzenia, a średnicę narzędzia pracującego z kompensacją wpisałem na pałę, czyli 6.0, no i później ją sobie dogrywałem. Materiału też nie dobijam, bo i tak określam wszystkie jego cechy, jak widzicie, to jest surowe cięcie po pile i to na wszystkich czterech bokach. Zmierzyłem sobie jedynie mniej więcej zeta, którego i tak opuściłem w dół i dałem zwykły pomiar kwadratu, również z automatu, więc trwa to w miarę szybko, znaczy trwa to w miarę krótko, idzie to w miarę szybko i byliśmy gotowi do obróbki. Obróbka, jak to zawsze, zacznie się od planowania, no bo właściwie jest to podstawowe działanie. Dlaczego zawsze zaczynam od planowania? No podstawowym powodem jest to, że jeżeli kostka byłaby za niska albo złapałbym bazę i jej nie obniżył, to jeżeli nie wyjdzie planowanie, to nie ma sensu robić nic innego, bo wszystkie inne cechy od tego planowania będą zależne. Stąd też jednak jestem za tym, żeby planowanie zawsze było pierwszą operacją. Obry zewnętrzny, z którego później i tak nie skorzystam. No i wykonanie zgrubnie obróbki wokół ząbka. Zostawiłem sobie tutaj dwie dyszki na dodatku i później te dwie dyszki dopiero frezem szóstką na gotowo będę zgarniał. Dlaczego frezem szóstką? Bo będę chciał zrobić podcięcie, o czym wspomniałem wcześniej. Jak też frez szóstka będzie wtedy jedynym tolerowanym przeze mnie narzędziem, jedynym, który korzysta z kompensacji, więc wiem, że jeżeli rowek wyjdzie mi poprawny, ten rowek 8H7, który jest wewnątrz, to i wielkość ząbka również będzie poprawna. Jakby łatwiej jest mi zmierzyć kształt wewnętrzny, bo mogę go zmierzyć na przykład wałeczkiem będącym tyłem jakiegokolwiek freza, prawda, freza FI8. Wiercenie otworów podzieliłem je sobie na 3 razy, nie mam chłodzenia centralnego, więc na spokojnie po te 11 niecałe milimetrów. Wpisałem 11, a nie 10, dlatego że 30 głębokości plus milimetr rozbiegu przy 10 mm głębokości dałoby mi 4 wejścia, 10, 10, 10 i jeszcze 1. Wpisując po 11, były to tylko 3 wejścia. Przejście rowkiem centralnym frezem FI6, czyli po milimetrze na dodatku na bok i po tym milimetrze zbieram. Rowek centralny wykonywałem na 300 posuwu, boczki już wykonuję na 500 posuwu. 500 to taka rozsądna wartość na wykończenie, a 300 dałem dlatego, żeby ten frez mi się za bardzo nie zmęczył, bo jednak praca całą szerokością frezem czteropiórowym nigdy nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale taki frez miałem akurat pod ręką. Pozostało mi detal jedynie sfazować. Teoretycznie założyłem, że będzie tutaj fazownik, ale znalazłem na półce uzbrojony na wiertak typu NC 90-stopniowy. No ja wiem, że na wiertak to nie jest do końca narzędzie do fazowania, ale jakby tak się zastanowić, to właściwie jego geometria jest na tyle podobna, że spokojnie można fazowanie zrobić takim nawiertakiem. On jest bardzo daleko wystawiony, ma bardzo długą oprawkę i nie pracuje zbyt stabilnie. No ale nie oszukujmy się, to tylko fazy, prawda? Fazy nie są najbardziej kluczowym elementem na tym detalu. Robię tylko po to, żeby ta szczęka zamkami mi poprawnie wpadła na uchwyt, a nie żebym musiał tam się gdzieś z nią siłować, czy później ugratować. Gratowanie zrobię sobie tylko z zewnątrz, pilnikiem, kilka ruchów. Tam już nie puszczałem obróbki, bo szybciej chyba jestem w stanie to zrobić ręcznie, niż ewentualnie zaprogramować i puścić to na maszynie. No to co? Pierwsze zamocowanie za nami, czas na drugie. Na drugim zamocowaniu oś X ustawię sobie od podstawy imadła, bo będę się do niej później dopierał zamkiem na mojej szczęce, więc dosuwam ją do prawej. Środek po Y złapię sobie w oparciu o szczęki, dlatego że mój detal wystaje za mało, żebym był w stanie zmierzyć go od góry. Także między szczękami to jest drugie najlepsze rozwiązanie. No i Z to Z. Ja wiem, że ta pozycja nie jest idealna w Y, bo jednak on siada na surowej powierzchni, ale z racji tego, że nie będę rozfrezowywał tych otworów pod łeb szczęki, tylko będę je wiercił, bo znalazłem wiertło na półce, które akurat przypadkiem mi tutaj pasuje, to po prostu tak jest dla mnie szybciej. Ustawię więc detal nie od fazy, od powierzchni imadła, tam sobie źle kliknąłem. Ustawię poprawnie jego wysokość, wystaje on mniej więcej tak jak w rzeczywistości na maszynie. Jestem gotów dodać operację planowania, identyczną jak wcześniej, więc nawet jej nie sprawdzałem. Po prostu kliknąłem i powiedziałem ma być. Oraz zdefiniowałem sobie wiertło płaskie, 180 stopni, FI20, bo takie mam. I wiem, pod śrubę M10 wystarczyłoby wiercić 16, ale nie mam wiertła płytkowego FI16 pod ręką, a wiertło FI20 na weldonie 25 miałem, już złożone leżało na maszynie. Wystarczyło jedynie troszeczkę poprawić głębokości wiercenia, bo Esprit rozpoznał całe otwory, a ja nie wyłączyłem opcji ignoruj geometrii otworu.
więc poprawiłem nieco głębokości, no i jestem gotowy do puszczenia tego na maszynie. Jak zawsze, zacznę od planowania. Ta szczęka nie musiałaby być górą splanowana, ale właściwie czemu nie, to nie trwa na tyle długo. Operacja była właściwie gotowa, to było 5 kliknięć, może 6. No i je wiercę. Przy wierceniu tutaj wystąpiły dwa problemy. Pierwszym z nich jest to, że to wiertło jest na tyle duże, a ta kostka na tyle mała, jedna sztuka była troszeczkę krótsza, że tutaj nawet się przebijam lekko przez boczną ściankę. Jeżeli korzystacie z wiertła dwupłytkowego, czyli tak naprawdę jednokrawędziowego, bo te płytki oczywiście są na różnych średnicach, ono spokojnie sobie radzi w takiej sytuacji. I druga rzecz, w dnie otworu możecie usłyszeć, że ono pracuje troszkę gorzej, dlatego że zamiast wiercić w pełnym materiale, to powierca otwór, który widać od spodu. I oczywiście poprawnie technologicznie powinienem to zrobić tak, że nie wierciłbym tak głęboko od tyłu, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy ta strona będzie wiercona, czy ta strona będzie frezowana. Pomyślałem, że tak będzie bezpieczniej, a znów przy warsztatowie to są trzy detale, no bo szczęki są trzy, jak piłka jest okrągła, szczęki są trzy, właściwie uchwyt jest okrągła, szczęki są trzy, więc wystarczyło mi to. Pozostało mi teraz tylko na moim uchwycie zdemontować szczęki twarde. One są, dlatego lubię takie uchwyty dzielone, że te szczęki możecie zawsze założyć w dwie strony, prawda? Nie musicie kupować dwóch kompletów szczęk, bo jedne szczęki twarde pasują w obie strony, co oznacza, że ten uchwyt niby jest droższy w zakupie, ale jak się człowiek zastanowi po chwili, to się staje dużo tańszy, dlatego że na przykład tego typu szczęki miękkie nakładkowe robi się bardzo tanio, zamiast kupować komplet, prawda, ze spiralą i tak dalej, po prostu robimy nakładki na zamku i trwa to kilka sekund. Dokręcając je, też zawsze patrzę, czy na pewno blokuje mi się szczęka w trakcie dokręcania jednej śruby, czy którejś ze śrub nie jest za długa i czy nie oprę się gwintem na dnie. Jeżeli się nie oparłem, no to widzę, że wszystko jest, zameczek jest, podcięcie jest, jesteśmy gotowi do sfrezowania zewnętrznej powierzchni szczęk pod kątem chwytu detalu. Ustawię się z wałeczka, który złapałem na środku. On nie jest idealny, bo nie jest obrabiany. Na moje potrzeby znów wystarczający. Z określiłem na górze i napisałem sobie w kamie program na obróbkę jednej szczęki. Natomiast problem jest taki, że ja szczęki mam trzy i te szczęki w dodatku nie są na wektorze X+, tylko one są delikatnie przesunięte kątowo. Tam nie wiem, czy to było widać w trakcie pomiaru sądów, ale za chwilkę na pewno to zobaczycie. Więc dopiszę sobie komendę G68, rotację, i określę sobie 10 stopni tej rotacji. Zapomniałem usunąć G53 się kłócą z rotacją, więc szybciutko sobie zrobimy tutaj korektę w tym miejscu i szybko sobie zrobimy korektę na końcu. Oczywiście mógłbym na chwilę odwoływać rotację i znowu ją przywoływać. Też byłoby rozwiązanie. I widzimy, że już przesunąłem kątowo obróbkę o 10 stopni. Pod kątem kolejnej szczęki mogę wpisać po prostu R130, bo 120 plus 10 da mi 130. I symulacja pokaże, że wtedy będę robił inną szczękę. Dzięki temu jeden program, który napisałem znacznie szybciej, z dodaną jedną linią, pozwoli mi obrobić wszystkie trzy szczęki, zamiast lecieć pełnym okręgiem, tak jak wiele osób dookoła, no bo to by trwało, gdybym robił pełny okrąg. No i to jest szybkie nagranie, ostatnia ze szczęk, no bo tamte dwie już, jak widać albo nie widać, prawo widać, że jest wyfrezowana tylną niekoniecznie. Ten program nie jest zbyt optymalny. Ja wiem, mogłem obrabiać technologię zigzag, mogłem nie wyjeżdżać tak daleko, ale też nie wiedziałem, jak dobrze kątowo się ustawię, więc pomyślałem, tak chyba będzie najłatwiej, a przy okazji to było pierwsze rozwiązanie ze splita, które on mi zaproponował, więc też specjalnie nie narzekałem, no bo znów, to tylko trzy detale właściwie, jeden detal, ale potrójny w tej chwili, no bo powiedzmy, że już złożony w całości. I po przefrezowaniu pozostało mi zrobić jeszcze dwie rzeczy, mianowicie dorzucić fazę, znów narzędziem troszeczkę nie do końca do tego dopasowanym, ale po prostu taki fazownik, a właściwie pogłębiacz stożkowy HSS-owy znalazłem i wykorzystałem ten sam program, ale zmodyfikowałem Zeta. Dzięki temu, że zmodyfikowałem Zeta, to w pewnym miejscu to narzędzie ma średnicę skuteczną 20, więc obniżyłem się od tego jeszcze milimetr, żeby wykonać fazkę. I tutaj widzicie, jak szybko jestem w stanie z obróbki jednej szczęki podmienić tylko R-kę w naszym kącie i wykonać od razu drugą ze szczęk. To jest najszybsze rozwiązanie, jakie ja byłem do tego w stanie znaleźć i myślę, że ono się sprawdziło całkiem dobrze. Jak też wykorzystałem frez do jaskółczego ogona, po raz kolejny znalazłem frez już uzbrojony na maszynie, było mi po prostu łatwiej, HSS-owy, po to, żeby zrobić podcięcie w miejscu, gdzie detal będzie się osadzał na dole. Detal, który będzie tutaj obrabiany, nie będzie miał faski pomiędzy otworem a powierzchnią czołową, więc muszę podciąć się na tyle, żeby promień R08 po głowicy typu MEC, po płytce BDMT, przypadkiem mi tutaj nie uniemożliwił obsadzenia się. I wykorzystałem do tego znów ten sam program, ale dodałem w nim kompensację mieszaną, wpisując w średnicę narzędzia różnicę pomiędzy FI20 a FI25, czyli średnicą mojego narzędzia, którym to wykonywałem. Podcięcie jest, szczęki są, jesteśmy gotowi do obróbki, ale to pokażę Wam już w innym filmie. Dzięki ślicznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Oczywiście, jak to zawsze w warsztatowie, to było zrobione wszystko na pałę, na szybko i na trochę odwal się, ale skutek jest taki, że to działa. Jeżeli to działa, znaczy się było zrobione dość dobrze. Jeżeli materiał Wam się podobał, jak zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania czy dzielenia się linkiem ze znajomymi. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie to dole w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku już za tydzień.